Dzień dobry. Ja się nazywam Wioletta Rudzka i ja serdecznie chciałabym zaprosić Was do lekcji o Świętym Mikołaju. Dlaczego akurat dzisiaj o Świętym Mikołaju? Po pierwsze dlatego, że do lutego mam jeszcze okres świąteczny, a więc nadal jesteśmy w takim świątecznym duchu, w takiej świątecznej atmosferze. Nadal widać choinki, słychać kolędy w kościołach. Ale też Mikołaj jest bardzo ważną postacią dla naszego miasta, z tego względu, że on jest patronem Elbląga. I postanowiliśmy, że to nasze spotkanie z Mikołajem nie będzie kończyło się na jednym spotkaniu, ale będzie tych spotkań kilka, które będzie można później sobie otworzyć na naszej stronie. No i zapraszam do tego, żeby się bliżej zapoznać z tą fantastyczną postacią. Jeżeli chodzi o Mikołaja, to on ma rzeczywiście bardzo wiele twarzy. Te twarze, które widzimy na pulpicie, to są twarze, które właściwie powstały dopiero po jego śmierci. Tutaj mamy Mikołaja Cudotwórcę, taka ikona. Mikołaj Cudotwórca to on, to ta postać właśnie jest bardzo popularna na rosyjskojęzycznych obszarach, natomiast drugi znany nam właśnie z filmów świątecznych to taka postać, która była wykreowana przez koncern Coca-Cola. I obie te postacie właściwie poznamy w następnych spotkaniach, a dzisiaj będziemy mówili o jego właściwym życiu. Jeżeli chodzi o Mikołaja, to jest to pewnego rodzaju fenomen. Z tego względu, że o nim właściwie wiemy tylko to, że został biskupem Miry. Reszta informacji to są legendy, to są jakieś opowieści o jego cudach. A pomimo to stał się on jednym z największych świętych średniowiecznej Europy. I to widzimy na przykładzie mnogości kościołów, placów pod wezwaniem świętego Mikołaja. U nas w Polsce przykładowo było 414 parafii, w Polsce przedrozbiorowej, 414 parafii obrządku łacińskiego, co plasowało go na trzecim miejscu, zaraz po Maryi i Janie Chrzcicielu, a więc dosyć wysokie miejsce. Był on w Europie patronem blisko 30 grup zawodowych i społecznych. Najbardziej popularne to oczywiście żeglarze i kupcy. W związku z tym, że miasto Elbląg był miastem hanseatyckim, to zdecydowanie wpłynęło też na poszerzenie tego kultu świętego Mikołaja na naszych terenach. Jeżeli chodzi o wschód, szczególnie o tereny rosyjskie, tam to ranga świętego Mikołaja jest wyjątkowo wysoka. Mówi się, że jest on bardziej popularny niż wszyscy święci razem wzięci. I rzeczywiście na wschodzie nie ma domu, gdzie by nie było ikony, nie ma cerkwi, gdzie by nie było ikony świętego Mikołaja. A więc ten Mikołaj Cudotwórca, Mikołaj Wielki, tak też oni mówią, rzeczywiście jest tam wśród świętych zdecydowanie na pierwszym miejscu. Również w naszym elbląskim, tutaj cofnę jeszcze, ksiądz Konrad Kaczmarek napisał taką książkę, gdzie jest kultu świętego Mikołaja w Polsce. I też dzięki niemu wiemy, jak to wygląda na terenie naszej diecezji i warto sobie to uświadomić, że wcale kult Mikołaja nie ograniczał się do właśnie naszej elbląskiej katedry, ale było znacznie więcej kościołów pod jego wezwaniem. Przykładowo Dąbrówka Malborska, kościół z XIV wieku, nowy wystawiono w 1804 pod wezwaniem świętego Mikołaja. Benowo, koło Białej Góry. W 1614 roku właśnie był tu kościół świętego Mikołaja. Tą akurat notatkę znamy z książek Karla Meissena. On właśnie opisywał kult świętego Mikołaja, szczególnie też na naszych, zajmował się naszymi terenami, naszym regionem. No, nasza katedra elbląska, kościół z 1264, murowany w 1340.
w Iławie, piękny kościół, kościół dzisiaj Przemienienia Pańskiego, gdzie piastują oblaci. Wcześniej była tutaj kaplica pod wezwaniem świętego Mikołaja. Królewo Malborskie, kościół również stary z XIV wieku, murowany z 1820. Lisewo, kościół XIX-wieczny. Malbork, również Karol Majsen podaje, że w XIV wieku była tutaj kaplica ku czci tego świętego. Nowy Targ, kościół filialny, który należy do Starego Targu. Był on pod wezwaniem wszystkich świętych i świętego Mikołaja. Aktualnie stoi tam kościół świętego Rocha, pod wezwaniem świętego Rocha. No i też również stary, 1336 rok. Pogorzała wieś, kościół świętego Mikołaja pochodzi z 1340 roku. No i autor zachwyca tutaj się właśnie figurą świętego Mikołaja, który stoi w mitrze, ornacie i w paliuszu. No i prawą ręką błogosławi. W lewej zaś trzyma księgę z trzema jabłkami i pastorał, a więc piękna figura. Kościół parafialny w Podgrodziu z 1366 roku. Natomiast murowany postawiono w 1878 roku. W 1878 roku konsekrowano go ku czci w 1883 roku. No i zalewo, tu według Karla Majsena w XV wieku była kaplica ku czci świętego Mikołaja, już wspomniana w 1408 roku, a więc widzimy 11 kościołów w naszej diecezji, to wcale nie jest mało. I wiadomo, że ten kult był dosyć silny na naszych terenach. Patara, to właśnie tutaj przyszedł na świat święty Mikołaj. Było to miasto szczególne. Według wierzeń założył je Patar, syn Apolla oraz Licja, córka Ksantusa. Miasto było na tyle ważne, że stało się głównym centrum religijnym Apolla. Tam właśnie była świątynia razem z wyrocznią, a więc tutaj przybywano, żeby dowiedzieć się coś o swojej przyszłości, o przyszłości jakichś bitew, a więc miejsce wyjątkowo ważne, zresztą jedno z pięciu głównych miast prowincji rzymskiej Licja. Jeżeli chodzi o życie świętego Mikołaja, będę pracowała na tej pozycji Anatolia Bajkuńskiego, święty Mikołaj, jego twórca. On wyszczególnił bardzo ciekawe i nietypowe legendy, w ogóle polecam tę książkę. Anatolii zajmuje się głównie tym Mikołajem cudotwórcą, czyli jego kultem na wschodzie, ale też ma wiele takich nietypowych legend, których nie możemy znaleźć nigdzie indziej, które są bardzo oryginalne. No i według zbioru jego legend pierwsze oznaki świętości były jeszcze przed narodzeniem świętego Mikołaja, z tego względu, że matka nie mogła mieć dzieci, była niepłodną i samo pojawienie się Mikołaja już było cudem. Według legendy miał też on się ujawić, anioł miał się pojawić u Joanny, u matki Mikołaja i zapowiedzieć, że będzie to człowiek, który będzie, przez którego będą się działy wielkie cuda i który powinien mieć na imię Mikołaj, to znaczy zwycięzca narodu. Powiedział jej też, przypomniał jej o tym, że złożyła ona obietnicę o tym, że Mikołaj będzie właśnie poświęcony Bogu i przy tym powiedział, że jak chłopak podrośnie, ma pojechać do Konstantynopola i przedstawić potrzeby mieszkańców Licji. To później w kolejnych legendach będzie uzupełnienie
tej zapowiedzi, po co miał tam w ogóle pojechać do tej Licji. Rzeczywiście za jego wstawiennictwem wiele dobrego w tym regionie miało się zdarzyć. Kolejną taką legendą była legenda o chrzcie. Według tej legendy, już tutaj mamy właśnie na tym fresku Fra Angelico dzieciątko, niemowlę, które stoi w misce. Analogiczną do tej legendy była legenda z chrztu świętego Mikołaja. Według tej legendy, kiedy matka przyszła do kościoła, nagle w kościele zaczął unosić się bardzo ładny zapach. No i oczywiście przybyli ludzie do kościoła, zastanawiali się, skąd ten zapach jest, i zaczęli nawet głośno dopytywać się, co tu tak pachnie ładnie. No i ksiądz tak trochę był skonfundowany, który dawał chrzest Mikołajowi. No i nie skomentował tego. No i nagle w odpowiedzi mały Mikołaj w tym beciku stanął na własnych nóżkach i miał tak stać do końca ceremonii. A musimy pamiętać o tym, że te ceremonie w tamtych czasach były parogodzinne, więc bardzo długie. No i od tego czasu właściwie wieść o tym, że z tego małego dziecka będzie wielki święty, lotem błyskawicy rozniosła się po całych okolicach. No i tak właściwie ta aura świętości towarzyszyła Mikołajowi do końca życia. Ta świętość według legend miała być tak zadziwiająca, że nawet w Patarze stworzono specjalną komisję, która miała badać właśnie te szczególne wydarzenia towarzyszące życiu Mikołaja. Inną legendą bardzo popularną i często się powtarzającą było karmienie piersią. Według Dmitra Rostowskiego miał on pić tylko mleko z prawej piersi, żeby zaznaczyć to, że ma przygotowane w niebie miejsce po prawicy Boga. I bardzo często pojawiają się takie wzmianki o tym, że pił on w środy i w piątki mleko tylko raz dziennie, jako znak, że zanim zaczął jeść, już pościł. I tak właśnie pościł on do końca swojego życia, właśnie w środy i w piątki. Posługa duszpasterstwa Mikołaja właściwie zaczęła się już w Patarze. Z tego względu, że jego stryj był tam biskupem. To dzięki niemu Mikołaj najpierw został diakonem, a później prezbiterem i pod jego opieką rzeczywiście wyróżniał się swoją sumiennością, bardzo płomiennymi kazaniami, podobno tłumy ludzi tam się schodziły i zawsze po kazaniach zbierali się ludzie pod kościołem po to, żeby z nim porozmawiać, żeby zapytać o radę i dzięki temu stryj nie bał się zostawić tej swojej diecezji pod opieką Mikołaja, podczas kiedy wyruszał na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Co się okazało po powrocie z tej pielgrzymki, rzeczywiście diecezja była w idealnym porządku. Mikołaj dostał bardzo dużo pochwał za bardzo sumienne i odpowiedzialne prowadzenie tej działalności duszpasterskiej i w nagrodę mógł również, podobnie jak stryj, wyjechać do Ziemi Świętej. Pierwszą przygodą była sama podróż do Jerozolimy. Mikołaj czuł, że coś wisi w powietrzu. Miał czuć, że statek prowadzić miał sam szatan. Niebo było spokojne, statek płynął. Tafla morza była bardzo spokojna. Świeciło słońce, ale Mikołaj czuł, że wkrótce rozpęta się burza. No i tak też się stało. Burza była okropna. Wszyscy bali się oczywiście rychłego końca, rychłej śmierci. Natomiast Mikołaj wyszedł na pokład statku
bardzo donośnym głosem zaczął krzyczeć do fal. Jego krzyk okazał się tak wielki, że był w stanie zakuszyć hałas tych fal. No i dzięki temu burza bardzo szybko ustała. Wszyscy zebrali się na pokładzie i dziękowali oczywiście Bogu. Natomiast Mikołaj zauważył, że jeden z chłopców, który zwijał żagle w czasie sztormu, spadł z masztu i po prostu nie żył. No i to był jeden kolejny cud, kiedy Mikołaj właśnie podszedł do chłopaka i on nagle po jego pomodlitwie nagle chłopak ożył. To były pierwsze przygody i pierwsze cuda. W samej Jerozolimie, w samej Ziemi Świętej również odbywały się liczne cuda. Jednym z nich na przykład było, że któryś nocy poszedł do świątyni na górze Syjon. Oczywiście była zamknięta, no i zaczął się pod świątynią modlić. No i stał się cud, bo drzwi same się otworzyły, żeby mógł do tej świątyni wejść. W czasie drogi powrotnej również zaskoczyły go przygody. Z tego względu, że statek płynący do Nicji wpadł w ręce okrutnych piratów. I oni, widząc, że Mikołaj jest dosyć zamożny, postanowili uprowadzić statek i zaczęli płynąć w odwrotną stronę. Mikołaj oczywiście błagał ich, żeby jednak do tej bitwy zawrócili, ale oni swoje i płynęli konsekwentnie w inną stronę i wyśmiewali Mikołaja. Ten oczywiście zaczął się modlić. Zerwał się bardzo silny wiatr. Tak silny, że nie byli w stanie żeglować w wybranym przez siebie kierunku, do wybranego przez siebie celu, ale właśnie ten wiatr zmusił statek z powrotem do Licji. No i piraci przestraszyli się dosyć konsekwencji, które ich czekały ze strony też Mikołaja, natomiast Mikołaj powiedział odpłyńcie w pokoju i tak właściwie ta podróż się skończyła. Natomiast według legend, po tym wydarzeniu, po wizycie w Ziemi Świętej, coś w Mikołaju się zmieniło. Postanowił, zastanawiał się wtedy, co zrobić ze swoim życiem. Najpierw udał się w odosobnienie i tam chciał spędzić resztę swojego życia, ale usłyszał głos Boga, że to nie jest jego przeznaczenie, że ma wrócić do świata i głosić tam Słowo Boże. No i według legendy najpierw objawił mu się Chrystus i wręczył mu Ewangeliusz, a potem Matka Boska i na niego nałożyła palię, no, czyli symbol biskupstwa. No i tak właśnie przyszła zapowiedź tego, kim on będzie w przyszłości, czyli że będzie biskupem. On, starając się uniknąć tej sławy rozgłosu, te majątności, które zostały po rodzicach, zaczął po prostu powoli rozdawać. Jeżeli chodzi o posługę jako biskupa, wiadomo, że pełnił on ją w Myrze. Dzisiaj Myra to jest miasto Demre w południowo-wschodniej Turcji, blisko Antalii. Za czasów Mikołaja to była prowincja rzymska Licja. Myra leżała około 5 kilometrów od Morza Śródziemnego. Tam był taki słynny port Adriatyczny. To był główny port Licji. W ogóle Myra była najważniejszym właściwie miastem w całej
Licji. Jeżeli chodzi o najciekawsze zabytki z tego miasta, to można podziwiać przepiękne grobowce skalne. Generalnie był taki zwyczaj w całej Licji, że starano się umieszczać swoje grobowce jak najwyżej, żeby było bliżej do nieba. Tego miasta Mikołaj pełnił posługę biskupa całej Licji. Jeżeli chodzi o wybór Mikołaja na arcybiskupa Licji, którego oczywiście siedziba znajdowała się w Mirze, on też miał znamiona takiej cudowności. Mówi o tym pewna legenda. Kiedy Jan, arcybiskup Licji, umarł, najstarszy hierarcha zebrał radę biskupą, by wyznaczyć jego następcę. Rada zaczęła się modlić, ażeby to Bóg wskazał im właściwego człowieka. Wtedy jednemu z najstarszych członków rady objawił się we śnie mąż otoczony promieniującą światłością i nakazał mu jeszcze tej nocy stanąć w drzwiach świątyni, aby zwrócić uwagę, kto jako pierwszy wejdzie do środka. Ten właśnie okaże się Bożym wybrańcem i właśnie jego biskupi mają uznać za swojego zwierzchnika. No i oczywiście tak zrobił. Pierwszy do kościoła wszedł Mikołaj, gdyż już po północy zwykł był wstawać na modlitwę. Biskup spytał więc chodzącego o imię. Ten odparł zwą mnie Mikołaj. No i właśnie w takiej atmosferze święty Mikołaj został biskupem. No, na jego panowanie biskupie złożyło się wiele takich też nieciekawych wydarzeń. Przede wszystkim to były prześladowania cesarza Dioklecjana, prześladowania chrześcijan. I tutaj również przytoczę pewną legendę. Kilka lat później władzę w Rzymie objął cesarz Dioklecjan i zaczęły się okrutne prześladowania chrześcijan. Aresztowano też biskupa Miry Licyjskiej Mikołaja. Mikołaj to nawet cieszył się, że w Lochach będzie bliżej tych, którzy szczególnie go potrzebują. Podnosił więc więźniów na duchu, pomagał im łatwiej znosić katusze i głód i tortury. Przygotowywał również ich do tego, żeby stanąć przed Bożym tronem. Po śmierci Dioklecjana cesarzem został Konstantyn, przerywając prześladowania i uwalniając z więzień wszystkich chrześcijan. Wśród więźniów jeden ze strażników rozpoznał właśnie Mikołaja. Był on brudny, zarośnięty, wyniszczony w ohydnych łachmanach. Teraz wyglądał już na steranego życiem starca. Nie był już dawnym biskupem młodzieńcem, lecz człowiekiem zahartowanym przez cierpienie, który osiągnął pełnię dojrzałości i mądrości. Cesarz niezwłocznie przywrócił go na stanowisko arcybiskupa diecezji licyjskiej. Mówi się, że właśnie po tym wydarzeniu on rzeczywiście nabrał tych takich swoich starczych rysów jako człowieka dojrzałego. I ten wizerunek właśnie towarzyszy mu na większości ikon, właśnie jako osoby starszej. Kolejnym takim ważnym wydarzeniem, które oczywiście też nie jest do końca wyjaśnione, gdyż w spisie uczestników Soboru Nicejskiego nie ma świętego Mikołaja, a także nie jest odnotowane wydarzenie, które mamy tutaj na obrazie, czyli Mikołaj jako ktoś, kto uderzył heretyka Ariusza.
Ale kolejną legendę tutaj przytoczę. W 325 roku Konstantyn zwołał w Nicei sobór, ponieważ było zagrożenie dla wiary chrześcijańskiej ze strony prezbitera aleksandryjskiego Ariusza. Ariusza mamy właśnie tutaj, jak wspomniałam, na jednym z obrazków. Mikołaj, w Pałacu Cesarskim zebrało się 380 arcybiskupów, wśród nich był też Mikołaj. Mikołaj nie zgadzał się z heryzją Ariusza, który twierdził, że Syn Boży nie był Bogiem z samej tylko natury, ale pierwszym spośród stworzeń. Święty Mikołaj, nie mogąc znieść bluźnierstwa Ariusza, uderzył go w twarz. Cesarz uznał to zachowanie za niedopuszczalne i pozbawił go Paliusza. Potem kazał go zamknąć w więzieniu. No ale biskupi przypomnieli Konstantynowi o pewnym zdarzeniu, że ów Paliusz, święty Mikołaj, otrzymał z rąk samej Matki Bożej. Wtedy ten nakazał go uwolnić i przywrócić ponownie na urząd arcybiskupa. To są takie najważniejsze wydarzenia z jego życia duszpasterskiego, ale my znamy go oczywiście z innej strony, ze strony wielkiego, oj, wielkiego dobroczyńca dla całej ludzkości. Pierwszą taką legendą, o której najbardziej znaną legendą, którą znamy, jest legenda o trzech córkach. Zdarzyło się tak, że pewien mieszczanin nagle stał się bardzo biedny. Stracił właściwie cały swój majątek. Jego córkom, trzem córkom, groziła nędza i właściwie wszystko to, co najgorsze. No na pewno nie mogły wyjść za mąż. Co mogłoby ich też uratować od tej biedy? Bo nie miały posagu. No i w tym momencie Mikołaj postanowił pomóc dziewczętom i pierwszej nocy przyszedł i podrzucił sakiewkę z pieniędzmi. Gospodarz, widząc ten dar, bardzo się ucieszył i natychmiast wydał pierwszą córkę za mąż. Widząc to, że ten dar poszedł w dobrą stronę, Mikołaj kolejnego wieczoru przyszedł i znów podrzucił kolejną sakiewkę. No i odbył się na następny dzień ślub kolejnej córki, no ale gospodarz już postanowił dowiedzieć się, kim jest tajemniczy wybawiciel i postanowił przeczekać troszkę i domyślając się, że kolejnej nocy znowu ktoś przyjdzie z sakiewką, siadł pod oknem i całą noc czekał. Oczywiście pojawiła się ręka z sakiewką, mieszczanin ujął go za rękę, złapał, no i rozpoznał w nim swojego niedalekiego sąsiada Mikołaja, którego zresztą dosyć nie lubił. No i bardzo się ucieszył. Mikołaj poprosił go o to tylko, żeby nic słowo nie mówił. I ta legenda to jest początek tego, że podrzuca się dzieciom przez komin prezenty. Od tego się właściwie wszystko zaczęło i to jest podstawa do wszystkich tradycji mikołajowych, które znamy. Kolejna legenda mówi o tym, jak bardzo Mikołaj troszczył się o podstawowe potrzeby swojego ludu. Dobroczynność Mikołaja trwała przez całe jego życie. Któregoś roku Licję nawiedził ogromny głód. Jeden z kupców, który znajdował się dosyć daleko od Licji, a miał cały statek wypełniony zbożem i chciał je sprzedać, miał z tym problemy. Natomiast w nocy przyśnił mu się starzec, który rzekł do niego: przywieź zboże do Licji, kupię je od ciebie, całe, a tu masz zadatek, 3 sztuki złota. Jak ogromne było zdziwienie tego człowieka, kiedy rano po obudzeniu się zobaczył, że ma w ręku 3 złote monety. Bez namysłu skierował statek ku brzegom Licji. Tam też ujrzał starca ze swojego snu. Okazało się, że był nim arcybiskup Mikołaj, który kupił od niego zboże i nakarmił mieszkańców miasta.
Kolejną legendą jest ta, jedna z najstarszych legend, czyli uwolnienie trzech dowódców, którą właśnie tutaj przytoczę. Zaplanowanie Konstantyna Wielkiego we Frygii, leżącej na północ od Licji, jako odpowiedź na podwyższenie podatków, wybuchł ogromny bunt. A żeby bunt stłumić, cesarz wysłał trzech zaufanych dowódców razem z wojskiem. Ich statek zatrzymał się w Licji, czekając na sprzyjający wiatr. Wtedy Mikołaj, dowiedziawszy się o celu wyprawy, poszedł na nich i poprosił ich o to, ażeby uniknęli rozlewu krwi. Ci obiecali mu to i tak rzeczywiście zrobili. Misja się udała. Kiedy wrócili do pałacu, władcy padli ofiarą fałszywego przemówienia przez zarządcę prowincji Eustachiosa, człowieka ogromnie skorumpowanego. Następnie, w następstwie tego zostali skazani na śmierć. Dowódcy, którzy siedzieli w więzieniu, nawet nie wiedzieli, za co mają umrzeć. Wówczas przypomnieli sobie o Mikołaju. Zwrócili się w żarliwej modlitwie do Boga, prosząc, aby przysłał im na ratunek tego świętego. Legenda ma dwa zakończenia. Według jednej Mikołaj dotarł na miejsce straceń, gdzie dowódcy mieli zostać ścięci. W ostatniej chwili podbiegł do kata i wyrwał mu miecz z ręki, uniesiony nad głową pierwszego skazańca. Tą scenę właśnie mamy na fresku Fra Angelico, historia świętego Mikołaja. Druga wersja zakończenia tej legendy mówi o tym, że Mikołaj przysiągł się cesarzowi, nakazując mu wypuść z ciemnicy tych trzech dowódców, gdyż zostali niesprawiedliwie osądzeni i cierpią niewinnie. Jeśli mnie nie posłuchasz i nie uwolnisz, to podniesie się tutaj tak ogromny bunt, jak i we Frygii. No i wówczas również i ty zginiesz. Nazajutrz cesarz przywołał dowódców do siebie i z nimi rozmawiał. W rozmowie okazało się, że ci mówią prawdę i wiernie służyli cesarzowi, a Eustachios musiał przyznać się do niecnego czynu. Eustachios błagał o łaskę, cesarz się nad nim ulitował, a oczywiście dowódców wypuścił. Za czasów Konstantyna jest jeszcze jedna legenda, dosyć ciekawa. Jest to dekret, który był odczytany w dniu podpisania. W VI wieku na mocy niesprawiedliwej ustawy Licja została doprowadzona niemalże do ruiny. Poborca podatków domagał się coraz większych pieniędzy i nieustannie gnębił naród. W obronie pokrzywdzonych sam Mikołaj wyruszył do Konstantynopola. Po rozmowie z imperatorem daniny zostały pomniejszone aż stokrotnie, 100 razy. Ta decyzja została sporządzona na piśmie i potwierdzona została pieczęcią cesarską. Arcybiskup był świadom, że pod naciskiem dostojników państwowych Konstantyn może nagle odwołać swój werdykt. Święty zwrócił się wtedy z prośbą do Boga o pomoc, by cesarska decyzja w cudowny sposób jeszcze tego samego dnia znalazła się w Mirze, gdzie miała być niezwłocznie ogłoszona publicznie. Następnego dnia Konstantyn rzeczywiście uległ protestom i skargom wysokich urzędników i gotów był cofnąć swój dekret. A miejsce, gdzie przebywał cesarz od Licji, dzieliło 6 dni. Cesarz wysłał bardzo szybki statek, ażeby cofnąć ten dekret. Jednak po dotarciu tam okazało się, że dekret został odczytany tego samego dnia. No i chrześcijański cesarz zrozumiał, że to była wyższa interwencja i poprosił Mikołaja o wybaczenie, iż dobrze go wynagrodził. To jest właściwie ostatnia legenda. Święty Mikołaj umarł między 345 a 352 rokiem. To, co działo się dalej, to jest przedmiot już na kolejne spotkanie, na które serdecznie zapraszam.